pierwsze świadectwo to jest świadectwo uzdrowienia mojej siostry. 3 tygodnie temu poprosiłam Tomka Dorożałę, żeby się pomodlił o moją siostrę, która mieszka na co dzień w DPS-ie. To DPS to znaczy Ośrodek Pomocy Społecznej. Logistycznie było to trudne, żeby jakby spotkać ich razem, żeby on mógł ręce na nią położyć. Dlatego poprosiłam Tomka, żeby ta modlitwa odbyła się telefonicznie. Tomek się zgodził wyjątkowo, bo tam akurat ona była u mojej mamy, moja siostra, i tam też internet za bardzo nie łapie, żeby na live'ie się spotkać. Więc co? Problem był taki, że moja siostra traciła słuch. 2 lata temu miała operację, wycięli jej glejaka i po prostu przestała słyszeć na jedno ucho. Tomek się o nią pomodlił. Modlitwa trwała raptem chyba minutę, może niecałą. Minęły 3 tygodnie. Moja siostra mówi, że między śniadaniem a zejściem na leki do pielęgniarki chciała sobie jeszcze muzyki troszkę posłuchać. Włożyła słuchawki do uszu i lewe ucho się odblokowało. Powiedziała, że się popłakała razem z pielęgniarką. Popłakała się moja mama też. I ona powiedziała, że już teraz trzyma w lewej ręce słuchawkę i wie, że Jezus ją uzdrowił. Dziękuję ci, Tomku, i chwała Jezusowi. Tomku Dorożale. Nie patrzcie na naszego Tomeczka.